Czy rośnie strach przed ryzykiem? O tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry, Przemku, witaj. Witaj, Zbyszku, dzień dobry Państwu. Oprocentowanie 10-letnich amerykańskich obligacji wzrosło do 1,77%. Czy to oznacza, że rośnie awersja do ryzyka? Nie do końca tak jest, bo widzimy, że na Wall Street mamy cały czas rekordy. Awersja do ryzyka przede wszystkim jest widoczna w spadkach cen akcji. Tego nie doświadczamy, natomiast faktycznie rentowności amerykańskich obligacji są już wyższe niż w przededniu pandemii. To o czym świadczy, prawda? Pomimo tak gigantycznego dodruku pieniądza ze strony Fed, tych rentowności nie udało się utrzymać na niskim poziomie, a przypomnijmy, w połowie ubiegłego roku one spadły poniżej 0,6%, więc ten wzrost jest znaczący. One cały czas są niskie w kontekście historycznym. Ja już nie mówię nawet o latach, nie wiem, 80., kiedy one były dwucyfrowe, po kilkanaście procent, ale nawet w ciągu ostatniej dekady zdarzało się, że wynosiły 3%, więc można powiedzieć 1,75, te okolice cały czas nie jest dużo, ale dla gospodarki coraz bardziej zadłużonej, coraz bardziej polegającej na tanim pieniądzu, to są jednak ruchy, które mają duże znaczenie i są powodowane dwoma czynnikami. Przede wszystkim, tak naprawdę jednym czynnikiem, ale z dwóch perspektyw. Bardzo ekspansywną polityką administracji Bidena, która decyduje się na ogromne pakiety, rozdawanie ludziom pieniędzy, głównie za finansując to dodatkowym deficytem, czyli z jednej strony istnieje podejrzenie, że to doprowadzi do wzrostu inflacji, tak, no bo jakby ludzie mają więcej pieniędzy niż mieliby bez pandemii, za chwilę gospodarki, stany w Stanach będą się otwierać, już to się powoli dzieje i pieniądze te będą wydawane, może napędzić inflację. Po drugie, no trzeba jakby te pieniądze pożyczyć, Fed kupuje ogromne ilości obligacji, czyli tak naprawdę bezpośrednio finansuje rząd, ale to i tak za mało, trzeba jeszcze więcej tych pieniędzy pożyczyć na rynku i w związku z tym te rentowności rosną. Czy to zjawisko rozleje się też na inne rynki, bo można powiedzieć, że NBP też dodrukowuje pieniądze, zadłużenie jest rekordowe, skupowane są papiery Polskiego Funduszu Rozwoju. W Polsce zobaczymy wzrost oprocentowania obligacji? Już zauważyliśmy wzrost, po części się to rozlało na globalne rynki, natomiast ten wzrost w Stanach Zjednoczonych jest bardziej dynamiczny niż w Europie, z tego względu, że tam rynek faktycznie sądzi, że sytuacja gospodarcza, czyli właśnie perspektywa wzrostu inflacji, może zmusić Fed do trochę zmiany podejścia w polityce, do na przykład ograniczenia programu skupu, za jakiś czas oczywiście, nie teraz. Więc jest to brane jako realna możliwość. W Europie, w tym w Polsce, raczej oczekuje się, że ta polityka pieniężna przez długi czas nie zostanie zmieniona, co sprawia, że te wzrosty rentowności są mniejsze, a z kolei waluty radzą sobie gorzej. Czyli w tej sytuacji należałoby inwestować właśnie w amerykańskie obligacje? To jest oczywiście dobre pytanie, ponieważ tak jak powiedziałem, te rentowności obligacji są nadal dość niskie w kontekście historycznym. One oczywiście mogą się wydawać wysokie w porównaniu do ostatnich miesięcy, ale ciągle jest możliwy scenariusz, że ta inflacja faktycznie wzrośnie i jeszcze te rentowności znacznie wzrosną, a zatem ceny spadną, więc długoterminowo te inwestycje w dług są cały czas, ciężko powiedzieć, że to jest jakaś już super okazja. Natomiast rynek jest bardzo wyprzedany, jakby tempo zmiany jest bardzo duże i tutaj jakby można widzieć, że no przynajmniej w krótkim okresie powinno to trochę ustabilizować się, tak jakby ciężko sobie wyobrazić, że te rentowności będą rosnąć przez długi czas w tym tempie, a zatem jest to raczej, no można powiedzieć, taka sytuacja z perspektywą bardziej krótkoterminową. No i tutaj oczywiście ktoś może sobie zadać pytanie, w jaki sposób w ogóle uzyskać ekspozycję na amerykańskie obligacje. No nie jest to coś, co możemy, nie wiem, kupić w banku, czy choćby na GPW, prawda? Możemy kupić
na GPW na przykład polskie obligacje, czy to rządowe, czy korporacyjne, ale już amerykańskich nie. No to w zasadzie możliwości są dwie. Jedne to są fundusze ETF, które są notowane na innych giełdach, ale za pośrednictwem domów maklerskich działających w Polsce coraz szerszej listy można takie ETF-y kupić. One są normalnie notowane na giełdach, tak jak niektóre fundusze ETF na indeksy, które są notowane już na GPW. Przy czym jakby ETF-y to jest zwykle inwestycja na średni do długiego terminu. Drugą możliwością są kontrakty różnic kursowych, które bazują na cenie obligacji, tak? I wtedy my nie kupujemy samych obligacji, a po prostu niejako obstawiamy to, że ta cena zmieni się w tą czy inną stronę. O tym, jakie mogą być konsekwencje rosnącej awersji do ryzyka, rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję za rozmowę, miłego dnia. Dziękuję wzajemnie.